Prorosyjskie konta na mediach społecznościowych grzeją tematem sprawy karnej przeciwko Wołodymirowi Zełenskiemu. Dlatego też do tematu podszedłem z pewną taką nieśmiałością, z niedowierzaniem. No jednak rzeczywiście, ukraiński sąd nakazał Państwowemu Biuru Śledczemu rozpoczęcie postępowania przeciwko prezydentowi Zełenskiemu i jego otoczeniu. Mimo iż w sprawie zapewne zostanie ukręcony łeb, to warto się jej przyjrzeć, ponieważ afera ta wybuchła już w pierwszych dniach wojny. Ja sam kojarzę jeden z wątków. To widzicie, jacy to ludzie są. A na końcu, bonusowo, zajawię wam dwie aferki, po których wam paputy pospadają. Zapraszam. Witam was. Zaczynam od dokumentu. Na zdjęciu widzicie ukraińskiego posła, ewentualnie byłego posła partii Sługa Narodu i złożony dokument. Zobowiązany do wszczęcia sprawy karnej z artykułu 111, zdrada, przeciwko Zełenskiemu i spółce. Przypomnę, że kieszonkowe SBI odmówiło zbadania zdrady Zełenskiego, kiedy mianował agentów FSB na kluczowe stanowiska w SBU. Ale sąd nakazał nam wpisać informacje do rejestru i rozpocząć śledztwo przedprocesowe. Zełenskiego, Jermaka, Maszowca, Bakanowa, Demczenkę należy przesłuchać jako główne osoby zaangażowane w mianowanie agentów FSB do SBU. Ci dranie muszą ujawnić, kto im zapłacił i ile za te nominacje, bo to one doprowadziły do śmierci dziesiątek tysięcy Ukraińców. Nie pozwolę tym zdrajcom uniknąć odpowiedzialności za ciężkie zbrodnie przeciwko narodowi ukraińskiemu. Ze względu na barierę językową i to, że tekst jest na zdjęciu, nie jestem wam w stanie dokładnie przetłumaczyć, co tam jest napisane, no ale porozglądałem się w ukraińskojęzycznym internecie, no i wychodzi, że jest to postępowanie przygotowawcze, no i przygotowanie się do przesłuchania świadków. Czyli na tym etapie sprawa może jeszcze zostać uwalona i prawdopodobnie uwalona będzie, ale to jest tego typu kaliber, że ona będzie wracać. Otóż to nie jest temat nakręcony przez jednego kolesia. Ta afera nabrzmiewa od pierwszych dni wojny. Chodzi o setki zainstalowanych rosyjskich agentów w ukraińskich służbach SBU. Czyli jeżeli aparatczycy PiS zostali oznaczeni przez ukraińskie służby, to teraz możemy ich nazywać ruskimi onucami? Temat jest bardzo rozległy, więc ja wam go tylko zajawię i będziemy skakali od wątku do wątku. Otóż w pierwszych miesiącach wojny ukraińskie służby przyznały, że wykryły około 650 rosyjskich agentów. I pisze o tym polska prasa mainstreamowa, pisze o tym Onet, pisze o tym Rzeczpospolita. Jakby więcej poszukać, to zapewne taka informacja pojawiła się w każdym medium. No i w lipcu zeszłego roku aresztowano Olega Kulinicza. To był szef SBU na teren Krymu i tereny przyległe. Ja wiem, że szefem Krymu to on był tylko na papierze, no ale takie stanowisko piastował. I podejrzenia przeciwko niemu zaczęły się wtedy, kiedy na kilka dni przed rosyjską agresją, ewentualnie tutaj są jakieś inne niuanse jeszcze, ale na kilka dni przed rosyjską agresją kazał rozminować pole minowe, by Rosjanom było łatwiej z tamtego kierunku wejść. Onet wskazuje jeszcze dwa śledztwa, które toczą się przeciwko dwóm wysoko postawionym, czy generałom, czy ludziom służb. Jeden oddał w pierwszych dniach wojny oddał miasto bez walki, gdzie miał rozkaz go bronić, a drugi przeprowadzał rosyjskie wojska przez pole minowe, po czym pierdolu na zachód z pieniędzmi. Ale tak jak mogliście doczytać, albo i nie, to są tematy, które pojawiły się już dobry rok temu. Jednak teraz wybijają taśmy tego Olega Kulinicza, które najprawdopodobniej również już dobry rok mają, no bo chłopa pokręcili w lipcu zeszłego roku, ale teraz przynajmniej przytaczane są w mediach ukraińskich, jak szukałem tego tematu, taśmy Kulinicza, gdzie no, z kimś tam innym ważnym rozmawiają na temat, no, jak ważne jest obsadzenie odpowiedniej agentury w ukraińskich służbach. Deputowany ludowy szczegółowo omawia fakt,
że SBI niedawno opublikowało przechwycone nagrania audio rozmowy byłego szefa głównego zarządu SBU na Krymie Olega Kulinicza z jego przełożonym byłym zastępcą sekretarza RBEN i o Wołodymyrem Siwkowiczem. Dyskutowali o tym, jak ważne jest powoływanie własnych ludzi na odpowiednie stanowiska w SBU. Zapomniałem wam jeszcze dodać na temat Kulnicza, że udowodniono mu powiązania z rosyjskim oligarchą, który jest objęty sankcjami, czyli jest to otoczenie Władimira Putina, no i miał skończyć rosyjską szkołę szpiegów. Wcześniej tego nie wiedzieli, no teraz już wiedzą. I teraz możecie sobie zadać pytanie, no ale jaką rolę w tym odgrywa prezydent Zełenski? Przecież on tych ludzi mógł nie znać, on mógł ich nawet nie widzieć na oczy. Zapewne tak. Tyle, że on mianował nowego szefa SBU, swojego przyjaciela z dzieciństwa, przyjaciela jeszcze też z czasów show biznesu. I ten wątek zapamiętałem. To było rok temu, kiedy była afera. Chłop chyba też na jakiś czas w ogóle zniknął. Jego szybko odwołano. No ale wiecie, dodajemy 2 do 2. Mamy nowego szefa SBU, który zmienia struktury, który dobiera sobie ludzi, no i ci ludzie okazują się agenturą. Trzeba właśnie uważać na ludzi. Na ekranie macie schemat powiązań i blok tekstu, w którym są nazwiska i funkcje. Nie będziemy tego tłumaczyć, ponieważ to są szczeble regionalne. Chodzi mi tylko o pokazanie skali. Tak więc sami widzicie, że temat jest poważny. Grzeją o tym media zagraniczne od dobrego roku. I ten ukraiński parlamentarzysta, czy były ukraiński parlamentarzysta, po prostu powiedział, sprawdzam systemowi sądowniczemu. Zresztą on już próbował wcześniej tę sprawę nagłaśniać i chyba kierował jakieś doniesienia do sądu, ale skończyło się na tym, że sam dostał zarzuty. No a teraz jednak sprawa zatrybiła. No więc ja nie wiem, na ile ten facet jest wiarygodny. Następny jego post na Telegramie, no to właśnie sam jest na rozprawie i się tłumaczy. W swoich mediach społecznościowych napisał, że kilka spraw, bodajże miał 5 spraw, no niby wybronił się tam na najwyższym, tam nie wiem, sądzie najwyższym, czy co oni tam na Ukrainie za instytucje mają. No i chłopy zasłynął ujawnieniem afery w 2019 roku, przez którą najprawdopodobniej ma kłopoty i chyba wyrzucono go z partii. Otóż, tak jak mówiłem wcześniej, to jest były poseł, czy były poseł, bo tak się waham, no bo po ujawnieniu tej afery najprawdopodobniej go wyrzucono. To był doradca Władimira Zełenskiego. I słuchajcie, w 2019 roku ujawnił on aferę, gdzie najbliżsi współpracownicy Władimira Zełenskiego mieli mieć taryfikator i sprzedawać wysokie stanowiska urzędnicze. Jednocześnie powołując się na wpływy w kancelarii prezydenta. I zostało dostarczone do sądu kilkadziesiąt godzin nagrań z ukrytej kamery. Nawet nie mikrofonu, a z ukrytej kamery. Podobno to i tak wygląda tylko na jakieś wybiórcze informacje. Linki do tych mediów nie działają, to było jedno konto facebookowe, jednak jak sami zobaczycie, grzały w 2019 roku tym największe ukraińskie dzienniki. To nie jest jakaś, wiecie, kręcona aferka z Telegrama i filmów nie ma, ale mamy dużo stopklatek, no, gdzie właśnie widzimy ludzi, wiecie, w jakichś knajpach, gdzieś tam po prostu rozmawiają, uzgadniają i to trafiło do sądu. Dlatego od tego czasu chłop ma przerąbane. I oglądałem jego najnowszy filmik na Facebooku, na YouTubie, no, chcąc się więcej dowiedzieć na temat tej afery, ale wyszło, że tam podobno coś ciekawego, nieciekawego dzieje się w przypadku eksportu zboża. Tym razem chodzi o kierunek południowy, przez Rumunię gdzieś tam dalej do Afryki, może i Azji. On podaje jakieś źródło, niestety nie widzę nagłówka tej strony, nie mogę znaleźć tytułu, nie udało mi się tego potwierdzić, więc tylko zajawiam, że coś takiego jest, obserwujmy, może się coś z tego ulęknie. Otóż na cele eksportu stworzono spółkę, joint venture, i podobno to zboże w tym kierunku jest sprzedawane po cenach dumpingowych. Podobno połowa ukraińskiej ceny, jaka miała zostać ustalona. No i gdzieś tam w trakcie te transporty są przejmowane
przez pośrednika, jakąś spółkę z Bangladeszu, która dopiero łupie akuratną prowizję. Więc tak jak mówię, to jest wszystko do potwierdzenia, więc... Śpijcie spokojnie, pracujcie spokojnie, cieszcie się wiosną. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv, gdzie jest archiwum filmów, których nie ma już na YouTubie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.